Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. zakupów amerykańskiego uzbrojenia przez Polskę, najbliższych wyborów w USA czy globalnego resetu. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, ja chciałem zapytać o to, jak pan ocenia decyzję zakupu samolotów F-35. Czy ma pan zdanie na ten temat i jak pan ocenia jej przydatność w Polsce? Wie pan, ja nie jestem fachowcem wojskowym. To, czy broń jest przydatna, czy nie, to zależy od doktryny wojennej państwa. Na czym, o co chodzi? Władza polityczna powinna przedstawić cele swojej polityki. Co chcemy osiągnąć? W jakim miejscu i w jakim czasie? I odpowiednio do tego wyznaczyć zadania dla armii. I pod kątem tych zadań dokonywać zakupu uzbrojenia. Bo jeżeli armia ma wykonać jakieś zadanie, to musi mieć środki adekwatne do tego zadania. I to wszystko. I teraz jakie są możliwości tych samolotów? Ja nie będę się tam wymądrzał, bo mówię, nie, to co wiem na ten temat, to wiem od pana majora Fischera, który jest byłym pilotem wojskowym i ma znacznie większą wiedzę i rozeznanie w tej sprawie niż ja. I pan major Fischer twierdzi, że to nie była całkiem zła decyzja. Tyle tylko, że po pierwsze, że drogo, a po drugie bez offsetu. Że pan Błaszczak się zgodził na takie warunki zakupu. No to ja chętnie w to wierzę, bo tak mi kiedyś mówiono, ludzie tacy trochę zorientowani w sytuacji, dlaczego pan Antoni Macierewicz został zdjęty ze stanowiska ministra obrony. Dlatego, że on nie chciał wszystkiego kupować jak leci. A pan Błaszczak już wie, że powinien. No i to jest cała różnica. A propos, jeszcze może dopytam, w takim razie padło nazwisko pana Antoniego Macierewicza. Jak pan ocenia jego teraz zaangażowanie się w promowanie osoby Mariana Kowalskiego z Lublina, skompromitowanego długoletnią współpracą z sektą? Panie Grzegorzu, no tak ze smutkiem to oceniam. Bo oceniam to tak, że pan Antoni Macierewicz dostaje coraz bardziej niewdzięczne i coraz mniej prestiżowe zadania od naczelnika państwa. Bo co to jest to przedsięwzięcie polityczne, które firmuje pan Marian Kowalski, a proteguje pan Antoni Macierewicz? To jest dywersja wobec Konfederacji. To jest dywersja wobec Konfederacji. Dzisiaj właśnie przed przyjazdem tutaj obejrzałem sobie taki film, który mnie trochę wprawił w zdumienie, bo pan Antoni Macierewicz, wielce czcigodny zresztą, mówił swoim słuchaczom i widzom, że pan Marian Kowalski jest twórcą i Marszu Niepodległości. No wiem, że to nieprawda. I pan Antoni Macierewicz też wie, że to nieprawda. Więc po co to robi, to nie wiem. Co on z tego ma, że to robi, ale mówię, ubolewam nad tym, dlatego że no, pamiętam Antoniego Macierewicza jeszcze z lat 70. z konspiracji, jako człowieka odważnego i takiego tego, a teraz, no mówię, coraz to mniej prestiżowe i coraz bardziej niewdzięczne zadania są mu powierzane. To z pewnego punktu widzenia mu współczuję. Proszę bardzo. Można. Ja mam takie pytanie, z tym, że to pytanie może mi przysporzyć wrogów. Niemniej jednak chciałem spytać, czy pan ma potężną wiedzę? Ja pana obserwuję, a z bezpieki nie pan jestem. Jeden. Panie, nie pan jeden. Czy pan jest w stanie doradzić coś narodowi polskiemu, że co ma zrobić, żeby w końcu naród mógł zagłosować nie na popis syjonistyczny rząd Knesetu w Polsce, tylko na rodowitych Polaków. Tylko Polaków, jeszcze raz powtórzę, tylko Polaków. Jeszcze sekundkę, odnośnie tych samolotów, które pan porusza, nadają się,
Te samoloty, które zakupujemy za niesamowite pieniądze, za dużo może wiem o sprawach obronności, to są do ataku samoloty, to nie są do obrony, szanowni państwo. To są do ataku. I przysięgam wam na Boga, że te samoloty się znajdą nie tu w Polsce po zakupieniu, tylko tam, koło Izraela będą latać. Ja wam to dzisiaj mówię. I oby moje słowa się w G zamieniły. Ale ja wam, tak, ja wam to... Jest. Nasi lotnicy będą latać tam. Jeśli można, mogę już? Tak, bardzo proszę. No, nie bardzo mi to trafia do przekonania, bo przede wszystkim trzeba by było zdefiniować, i to prawnie zdefiniować, czy nawet konstytucyjnie, kto jest Polakiem, a kto nie jest. Nie, jak Duda. Proszę państwa, są trzy możliwe definicje narodu. To jest ważne, dlatego że zgodnie z konstytucją, w ogóle nie tylko polską, ale każdą republikańską, władza należy do narodu. Naród jest suwerenem. I trzeba określić, kto w takim razie należy do narodu, kto ma udział w suwerenności politycznej. No na pewno Polacy nie. Nie. To jest kwestia właśnie dlatego również prawna, nie tylko polityczna, nie tylko etyczna, ale prawna. I są, mamy trzy możliwości. Pierwsza możliwość to taka wspólnota krwi. To wiele było takich prób. Wiele było takich prób w przeszłości, żeby tego typu definicje narodu, no daleko nie szukając, ustawy norymberskie tam bardzo precyzyjnie to określały, do aryjskiej babki i tak dalej, i tak dalej. Ale to by trzeba było właśnie wydać taką ustawę organiczną, w randze prawie konstytucyjnej, no i jakieś procedury wdrożyć. No jak sprawdzamy, kto należy do narodu? No to jakieś kryteria trzeba by było. No nie wiem, czy w rozporek zajrzeć, czy gdzie indziej, ale no to, a to dobrze, nie, w rozporek nie, to gdzie zajrzeć? Zajrzeć pokolenia wstecz. Aha, pokolenia wstecz. No jak daleko wstecz? Pięć pokoleń. Proszę pana, myślę, że w większości przypadków obywateli polskich byłoby to niemożliwe ze względu na brak dokumentacji. Już nie mówię o innych względach. No proszę bardzo, wystarczy tam, akta stanu cywilnego były kiedyś prowadzone przez parafię. Jak głęboko sięgają w przeszłość te akta? Myślę, że nie sięgają dłużej niż tam do 50-60 lat. Równo 100 lat. No to 100 lat to... Cztery pokolenia. A powiedzmy, że jakiś tam jegomość 100 lat temu ożenił się z panienką, ale jak ich sprawdzić? Nie, to nie mówię, że to rozumienie narodu, że takie rozumienie narodu nie ma sensu. Ma, miewa i czasami dochodzi do głosu. Jak była wojna w Jugosławii, to właśnie takie rozumienie narodu doszło do głosu. No ze skutkami trochę przerażającymi, bo się mordowali tam. Kto, tak jak Tutsi i Hutu, kto jest nasz, kto jest nie nasz, jak nie nasz, to mu maczetą obcinamy łeb, albo najpierw ręce, a potem łeb na końcu i tyle. To jest jedna możliwość. Tak, no to Ukraińcy też. Organizacja ukraińskich nacjonalistów miała takie właśnie kryteria narodowe. Kto należy do narodu, a kto nie, tam nawet niektórzy tam jeszcze mieli ten Doncow to mówił, że do elity i do czerni, bo tam on jeszcze tak dzielił ten naród, niby już naród, ale jeszcze są równi i równiejsi. Drugi sposób, czy druga definicja narodu to jest wspólnota, naród jako wspólnota kultury. Mówią tym samym językiem, taką samą kulturę tam wyznają i tak dalej, no to jest wspólnota. Jest coś takiego w republikach bałtyckich, bo tam, żeby być obywatelem, to każdy musi znać język urzędowy. Jak nie zna, to tam nic mu nie pomoże. Więc to jest rodzaj wspólnoty kultury, tylko też mamy pewne ryzyko. Wyobraźmy sobie, że 100 milionów Chińczyków by przyjechało do Polski.
nauczyło się języka polskiego i Pana Tadeusza na pamięć, jeszcze by się chrzcili w Kościele katolickim, no i oni by nam wybrali prezydenta, bo my byśmy już nie mieli nic do gadania. Nas jest 35 milionów tych, co mieszkają w Polsce, a ich było 100, więc w każdej sytuacji by nas przegłosowali. I wreszcie trzecia definicja narodu, naród polityczny. Naród polityczny. Wyznacznikiem przynależności do narodu, czyli do uczestniczenia w suwerenności politycznej, jest obywatelstwo. No, widzę, że się panu nie podoba, no ale to mówię, trzy są możliwości. Trzy są możliwości. Znaczy nie tak dawno właśnie w jednym, nie wiem gdzie to było, tam jeszcze jeden pan taki też mnie zagadnął i mówi, że to takim polskim Polakiem, żeby być tu już do kwadratu, to już to mnie zażył, bo to już nie wiedziałem, jakie by tu sprawdziany robić, bardzo skomplikowane. No teraz są różne takie badania DNA i tak dalej, ale podobno wszyscy pochodzą od Karola Wielkiego. No tak przynajmniej czytałem, że wszyscy w jakimś tam stopniu pochodzimy od Karola Wielkiego, a Karol Wielki Polakiem nie był, to z całą pewnością, to był Frankiem, no to Germaninem. Panie Radzie, ja jedno zdanie do cichu. Tak. Pyta jeden drugiego, dlaczego zmieniłeś drugi raz nazwisko, a jak zapytają poprzednie? Nie, więc proszę państwa, wiem o co chodzi, no. Wiem o co chodzi, ale to chwyćmy byka za rogi. Powiedzmy sobie tak, jest sporo przykładów Polaków, którzy tam mieli jakieś haczyki pochodzeniowe. O daleko nie szukając, nawet nie haczyki, tylko pochodzenia żydowskiego był Marian Hemar. On był Żydem. No ale daj Boże, żeby wszyscy byli polscy Polacy takimi patriotami jak on. Więc mówię, to by było krzywdzące dla takich ludzi. To by było krzywdzące dla takich ludzi. Był taki Artur Oppmann, który był poetą i jak już Polska niepodległa powstała, to w uznaniu zasług na polu budzenia ducha militarnego w narodzie otrzymał przywilej noszenia munduru wojskowego z dystynkcjami podpułkownika. Bo on rzeczywiście pisał takie poematy rozsławiające tam chwałę oręża polskiego z przeszłości i tak dalej. No i to za to tak został. Bo on nigdy w wojsku nie służył ani jednego dnia. O, ale jak już się przyzwyczaił tam do tego, tam jego znajomi to mówili, że tam musiał łzami z radości skropić ten mundur wielokrotnie, ale jak już się przyzwyczaił, to mówił tak, za tyle lat służby wojskowej tylko podpułkownik. Więc, ale on był Niemcem. Ale on był Niemcem. Jego ojciec miał fabrykę musztardy, marki Artur zresztą. No i miał takie dziwactwo, że no, ten Artur Oppmann, ten poeta, to był szalenie lekkomyślny w sprawach pieniężnych. No i jak mu tam brakowało, to szedł do tego ojca. Miał fabrykę musztardy, więc pieniędzy trochę miał. No i tam prosił go o wsparcie. Ale nie zwyczajnie, tylko wykorzystywał pewną słabość tego ojca. Bo ten ojciec, chociaż Niemiec, to miał takiego bzika na punkcie zbierania poloników różnych, takich trochę dziwacznych, pieluszek po nienarodzonym synu pani Grabowskiej i tak dalej, o takie rzeczy. I ten mu coś takiego podsuwał jako zastaw. No i ten ojciec, jak taki zastaw, to on mu tam dawał pieniądze. Ale raz do roku w imieniny Oppmann syn przychodził do Oppmanna ojca, no i składał mu życzenia, co ojca tak rozrzewniało, że mu te wszystkie fanty oddawał. I po miesiącu się rozpoczynało wszystko od początku. Więc, ale to byli Niemcy z pochodzenia. No ale to, wie pan, z niemieckiego pochodzenia Polacy, więc ja mówię...
alkohol. No chociażby tak. Więc myślę, że zastosowanie kryterium takiego etnicznego, ściśle etnicznego, byłoby dla wielu ludzi krzywdzące i niepotrzebnie. Natomiast, bo owszem. Ja wejdę tylko na sekundkę, bo obserwując nasz Sejm, znaczy nasz, no nasz Sejm, nasz, tak, Sejm i jego reakcję na ustawę STOP 447, nie 447S, tylko na STOP 447, to ja się, no, zastanawiam się, jakim trzeba być szubrawcem, żeby przeciwko własnemu narodowi, własnej ojczyźnie. Proszę pana, no, to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie, ale wie pan, remedium, jakie pan proponuje, to nawet taki sposób myślenia przynosi panu zaszczyt. Ale myślę, że nie ma pan racji, że Polak nie może być szubrawcem. Może. Może. Dziękuję panu. Dziękuję. Nie, etniczny Polak. Tu nawet Józef Piłsudski mówił o Polakach: naród dobry, tylko ludzie kurwy. O, tak. To Sobieski chyba. Nie, to Piłsudski, tak. Proszę państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Tutaj mamy bardzo smakowite pytanie. Właściwie to trudno powiedzieć, że to jest pytanie, to raczej jak informacja od honorable correspondent. Pan Kamil Warszawicz-Warzycha powiada tak. Szanowny panie Stanisławie, wiem, że interesuje się pan teoriami spiskowymi, więc opowiem panu anegdotę o rodzinnym Wrocławiu. Otóż z zawodu jestem kucharzem i jakiś czas temu wśród wrocławskich garnkotłuków pojawiła się plotka, że w miejscu lokalnych barów i restauracji zamkniętych w wyniku wiosennego lockdownu i późniejszego pogorszenia koniunktury otwierają się przybytki, których właścicielami i szefami kuchni dziwnym trafem są Izraelczycy. Na szczęście we wspomnianym okresie byłem na tak zwanym postojowym, więc aplikowałem do pracy w kuchni w tych knajpach, żeby zweryfikować autentyczność tych pogłosek. Ku mojemu przerażeniu w każdym lokalu właściciele albo szefowie kuchni przedstawiali się jako Moszka, Awram, Jonatan, Benjamin i nie wszyscy posługiwali się językiem polskim. Proszę mi powiedzieć, czy to już dowód, że coś jest na rzeczy, czy powinienem raczej udać się do psychiatry? Pozdrawiam i życzę zdrowia. No to jest raczej dowód, że coś jest na rzeczy. To gdyby nie było nic na rzeczy, to pandemia by się nie rozwijała w takim tempie, jak się rozwija. Do psychiatry niech pan nie chodzi, bo to jest zaraza. Proszę pana, ja pamiętam taką historię o psychiatrze, który miał pacjenta, któremu się zdawało, że skonstruuje perpetuum mobile. No i psychiatra tam w towarzyskiej sytuacji opowiada o tym pacjencie i powiada tak, no wariat, jemu się wydaje, że zbuduje perpetuum mobile, a przecież perpetuum mobile zbuduję ja, więc niech pan do psychiatry nie chodzi. Pan Emanuel Immaculate, 447, co ze sprawą? No nie wiem, na razie jest tak, że raport sekretarza stanu został przekazany kongresowi. No i tam na razie leży, o żadnych takich następstwach nie słyszałem, może jakieś były, ale gdyby były, to bym chyba słyszał, ale nie słyszałem, więc przypuszczam, że ze względu na zbliżające się wielkimi krokami wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, bo to już 5 listopada się odbędą, że kongres ani nikt inny nie jest zainteresowany w otwieraniu tej puszki z Pandorą. Dlaczego? No, coś by musiał każdy z tych kandydatów powiedzieć. Na przykład powiedzieć, że tu jak zostanie, żeby tam podlizać się lobby żydowskiemu, to by powiedział, że tu będzie naciskał na Polskę, żeby te roszczenia tam zrealizowała, no ale to wtedy zraziłby sobie tam część, może nie wszystkich, ale część Polonii amerykańskiej by sobie zraził. Z kolei gdyby powiedział, że
uchylił ustawę 431, czy będzie się starał doprowadzić do jej uchylenia, no to naraziłby się wpływowemu bardzo lobby żydowskiemu. W związku z tym ani jeden, ani drugi, ani kongresmeni nic nie mówią. Po wyborach myślę, że sprawa odżyje. Zresztą zgodnie z zapowiedzią naszej pani Żorżety, która powiedziała, że ta sprawa będzie wracać. No to jak tak pani Żorżeta mówi, to na pewno tak będzie. Pan Wincent Wega. Witam serdecznie mistrza. No, dziękuję. Panie Stanisławie, pytanie proste, a zarazem skomplikowane. Jak żyć w tych dzisiejszych dziwnych i zwariowanych czasach? No, w każdych czasach, a zwłaszcza w zwariowanych, trzeba żyć normalnie. Tu oczywiście nie zawsze się to będzie udawało, ale trzeba się przynajmniej starać żyć normalnie. No i tyle. Zwariowane czasy być może miną, dziwne staną się zwyczajnymi, także trzeba się uzbroić w cierpliwość i żyć normalnie po swojemu. Nie zawsze będzie to możliwe, bo na przykład Lewica skierowała już do Sejmu projekt ustawy przewidujący karanie takich publicznego powątpiewania w epidemię zbrodniczego koronawirusa przez analogię do kłamstwa oświęcimskiego. No to będziemy musieli przynajmniej udawać, że w te wszystkie dyrdy małe wierzymy. No co nam, no taki los wypadł nam. To na tym właśnie polega nienormalność tej sytuacji, ale widzimy, że Lewica nigdy nie zrezygnowała z takiego zglajszachtowania społeczeństwa, że wszyscy muszą myśleć według zatwierdzonego schematu. Tak było za Stalina i tak może być i teraz. A teraz tak na poważnie. Wybory w USA tuż, tuż. Czy mógłby pan naświetlić pokrótce, jaki wpływ polityczny, również na nasz kraj, miałaby wygrana Joe Bidena? Jeśli chodzi o Trumpa, no to już widzimy tego wyniki. Różnica, a raczej jedna z wielu, jest choćby taka, że Joe Biden słusznie zauważył, iż nasz kraj wielkimi krokami zmierza do dyktatury i takiego ustroju państwa. No to by nie było takie złe, gdyby to była prawda, ale niestety Joe Biden tutaj się myli, bo on nawet nie mówił, że nasz nieszczęśliwy kraj zmierza do dyktatury, tylko że to jest państwo totalitarne. No, gdyby to było państwo totalitarne, to po pierwsze Stany Zjednoczone nie przysłałyby do niego pani Żorżety, tylko kogoś poważniejszego. A po drugie, na przykład taki Roman Giertych czy tam inni, to już dawno gryźliby ziemię. A to, że tam cały wymiar sprawiedliwości, prokuratura i tam CBA ugina się pod jego naciskiem, to znaczy, że to jest zafandulstwo, a nie żadna dyktatura. Owszem, pewne takie podobieństwa do przedwojennej sanacji są, ale przedwojenna sanacja też była dyktaturą safandulską, także to u nas nigdy nic nie dzieje się normalnie. Natomiast niepokojące jest to, że Joe Biden ma takie słabe rozeznanie w sprawach międzynarodowych. No jednak już nie pomijam to, że taki człowiek tam, który ulega napadom demencji, może trzymać palec na atomowym cyndlu, to już naprawdę tu żarty się kończą. No ale poza tym jeszcze to jest komunista, więc jeśli by Joe Biden wygrał, to może się okazać, że spod sowieckiego deszczu wpadliśmy pod amerykańską rynnę. No i byśmy tutaj już, pani Żorżeta by nam nie szczędziła pouczeń, żebyśmy się ustawili po właściwej stronie historii. Także mamy do wyboru z naszego punktu widzenia oczywiście, ale myślę, że i z amerykańskiego też. To jest wybór między dżumą a tyfusem i to jest ilustracja kryzysu demokracji, nie tylko u nas, ale i tam. A tak od siebie, pisze tu pan Wega,
Dziękuję, że Pan nadaje, bo myślę, że dla wielu, jak również dla mnie, jest Pan i to, co Pan przekazuje, jedynym panaceum przed tym, aby już totalnie nie zwariować. Choć w mediach dookoła mocno się starają. No widzi Pan, to do psychiatry jak Pan pójdzie, to Panu nic nie pomoże. Zdrowia Panie Stanisławie i oby jak najdłużej dane nam było móc Pana słuchać. Pozdrawiam z Dolnego Śląska. No bardzo dziękuję za te pozdrowienia i za ocenę tego, co ja robię i pożytek jaki z tego płynie. No miód na moje serce. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, światowy dług osiągnął rekordowe 331% PKB gospodarek świata i wyniósł w lipcu bieżącego roku 258 milionów dolarów, po amerykańsku trylion. Od kryzysu w 2008 roku wzrósł o ponad 40%. Czy to zadłużanie nas i naszych dzieci po zęby, rozbestwianie socjalem nie wynika z czegoś, o czym Kaczyński z Morawieckim wiedzą, a czego my możemy się jedynie domyślać? Czy możliwe jest, że decyzja o resecie globalnym gospodarek już zapadła, a teraz bierzcie co możecie, póki jest co brać? No ja podejrzewam, że nie tyle może o resecie, bo jeden skutek tych wszystkich restrykcji, które są pod pretekstem epidemii wprowadzane, to ten wystąpi na pewno. Totalne uzależnienie ludzi od rządów. Bo okaże się jeszcze trochę takich eksperymentów i się okaże, że własność prywatna już przestała istnieć i że tak naprawdę ludzie, tak jak za komuny, tak jak w Korei Północnej, staną się kompletnie uzależnieni od własnych rządów. No to mamy komunizm w takim razie, mamy recydywę komunizmu. Bardzo możliwe, że o to chodzi. Z punktu widzenia Żydokomuny to jest po prostu marzenie. Pan Marcin Marcin. Szanowny Panie Stanisławie, na podstawie Pana wypowiedzi można wysnuć wniosek, że podwaliny naszej cywilizacji to taki swoisty miks złożony z prawa rzymskiego oraz greckiej filozofii, przyprawiony szczyptą chrześcijaństwa. Czy w tych fundamentach jest w jakikolwiek sposób zdefiniowane prawo własności obywatela, na przykład do ziemi, rzeczy itp. Jeśli tak, to co z tego wynika i na jakim poziomie cywilizacyjnym pod tym względem jest polskie prawodawstwo? No ja przypomnę, co ja mówiłem o fundamentach cywilizacji łacińskiej, w filarach takich, to jest grecki stosunek do prawdy, no można powiedzieć grecka filozofia, chociaż nie cała, bo tam, ale grecki stosunek do prawdy przede wszystkim. No i zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego państwa. No więc mówiąc, kiedy mówimy o zasadach prawa rzymskiego, to właśnie w tym fundamencie jest zdefiniowane prawo własności obywatela do ziemi, do wszystkiego. Jak, w jaki sposób jest zdefiniowane? Taki, że własność to jest plena in re potestas, to znaczy pełne władztwo nad rzeczą, które przysługuje właścicielowi z wyłączeniem wszystkich innych osób. Taka jest definicja własności. I z tego punktu widzenia to nasze prawodawstwo, zresztą nie tylko nasze, jest regresem cywilizacyjnym, dlatego że następuje takie pełzające ograniczanie prawa własności, które no, spowoduje jej faktyczną likwidację. Albert Speer w swoich pamiętnikach wspomina, że no, własność prywatna w Rzeszy Niemieckiej nie została zlikwidowana formalnie, ale faktycznie została zlikwidowana, bo Hitler wykorzystał wojnę do tego, żeby przejąć całkowitą kontrolę nad własnością, zwłaszcza nad własnością tam przemysłową, ba, ale nawet i gdzie indziej. W Niemczech liczono kury, znaczy to liczono, rząd liczył kury, a w Polsce na przykład majątki ziemiańskie musiały, i w ogóle wszelkie, a tam inne masy majątkowe, musiały mieć swoich trojhanderów, czyli mężów zaufania,
których wyznaczały oczywiście władze. Także tak to wygląda. Pan Wojciech Górski, Wojciech Cejrowski powiedział kiedyś, że być może giełda nie pasuje do kapitalizmu i likwidacja giełd byłaby zarazem likwidacją źródeł krachów i kryzysów. Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że to nieprawda, dlatego że co to jest giełda? Co to jest giełda? No, na przykład ktoś ma pomysł jakiś na jakieś zrobienie jakiegoś interesu, no ale nie ma pieniędzy. W związku z tym zakłada spółkę, ta spółka wypuszcza akcje i jeżeli przekona tych ciułaczy, czy tam tych, którzy chcą się wzbogacić, a nie mają własnego pomysłu, no to te akcje albo zostaną kupione, albo nie. W ten sposób na przykład została sfinansowana przez Ferdynanda Lesseps'a budowa kanału Sueskiego, czy później, no tam się nakradli przy okazji kanału Panamskiego, ale to jest inna sprawa. To nie świadczy o tym, że giełda jest źródłem kryzysów, tylko no, przywary z właściwej naturze ludzkiej. Także giełda pełni bardzo pożyteczną funkcję. Ja nie wiem, co tam pan, dlaczego pan Cejrowski tak uważa, ale nie zgadzam się z nim. Pan Ksawery Banaś. Szanowny panie Stanisławie, jako wyborca Konfederacji zależy mi przynajmniej na tym, żeby miała ona duży wpływ na losy państwa. No mnie też tak zależy. Mam wielu znajomych, którzy podzielają liberalne poglądy gospodarcze korwinowskie, natomiast społecznie nie podzielają poglądów konserwatywnych. Skutkiem tego jest to, że ostatecznie na wyborach oddają głos na partie typu Kukiz czy PO. Są to moi znajomi wiekowo 30+, ze studiów inżynierskich, którzy zajmują dość atrakcyjne stanowiska i do głupich nie należą. Myślę, że takich ludzi jak oni jest sporo i może to być ciekawy elektorat do zdobycia z punktu widzenia Konfederacji. Proszę pana o jakiś złoty środek bądź kilka ciekawych argumentów, dzięki którym przy następnej okazji przy piwku będę mógł ich merytorycznie przekonać, że Konfederacja to moim zdaniem właściwy wybór. Po skryptum pana Cykiele pytań i odpowiedzi to dla mnie majstersztyk. Mam nadzieję, że będzie to trwało wiecznie. No, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję za pozdrowienia. No, trochę mnie dziwi sceptycyzm pańskich przyjaciół wobec poglądów konserwatywnych. Bo co to są poglądy konserwatywne? Na sprawy społeczne i obyczajowe, no bo to o tym mówimy. Do poglądów konserwatywnych należy na przykład pogląd, że własność jest nienaruszalna, w każdym razie tak powinno być, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że umów należy dotrzymywać, że jak państwo chce, żeby ludzie się zachowywali przyzwoicie, to samo musi się zachowywać przyzwoicie względem ludzi. Więc to są poglądy konserwatywne i moim zdaniem jest nie do pomyślenia realizowanie takiego korwinowskiego, liberalnego podejścia do gospodarki bez takiego konserwatywnego fundamentu, bo to będzie karykatura. Także ja bym panu radził, żeby pan w ten sposób na to spojrzał, że jedno jest warunkiem drugiego, koniecznym warunkiem drugiego. Ja zresztą o tym pisałem i w książce Dobry, zły liberalizm i odsyłam do tej książki, bo to no, nie jest tu czas i miejsce, żeby tam cały ten wywód przytaczać, ale tam jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego liberalizm musi być konserwatywny, a nie demokratyczny. Co demokracja mówi, że ważne jest to, co większość uważa za ważne, a konserwatywny pogląd nie. Ważne jest to, co jest ważne, prawda? A to się ustala nie w porządku demokratycznym, tylko w porządku nomokratycznym, czyli właśnie takiego konserwatywnego podejścia również do systemu prawnego. Zilustruję to przykładem. Wyobraźmy sobie, że wszyscy posłowie na Sejm urodzili się w latach parzystych. No,
może się tak zdarzyć, że tak się ułoży. No i oni, jak już zostali wybrani, zorientowali się, że wszyscy się urodzili w latach parzystych i uchwalili przez aklamację ustawę, według której majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i przekazaniu obywatelom urodzonym w latach parzystych. Z punktu widzenia demokracji wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast z punktu widzenia konserwatywnego podejścia nie. I dlatego konserwatywne podejście pozwala na utrzymanie pewnego poziomu bezpieczeństwa nawet przy demokracji. To już Jan Paweł II zauważył bardzo przenikliwie i trafnie, że demokracja może istnieć w otoczeniu porządku niedemokratycznego, takiego, który nie podlega właśnie fluktom, bo między innymi takim elementem konserwatywnego podejścia jest etyka chrześcijańska, która jest ufundowana na takim autorytecie nadprzyrodzonym. Z tego wynika, niezależnie od tego, czy ten autorytet rzeczywiście istnieje, czy nie, ale z tego wynika pewna trudność w takim szybkim zmienianiu zasad tej etyki. Ale alternatywą etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego jest etyka sytuacyjna. Dobre jest to, co partia dzisiaj uważa za dobre. Jeżeli na przykład dzisiaj partia uważa za dobre, że trzeba Żydów nosić na rękach, to jutro można zmienić zdanie i będzie uważała za dobre to, że trzeba ich tam pakować do gazu. I żeby takich niebezpieczeństw uniknąć, to jednak pewna doza konserwatyzmu jest nawet przy liberalnych poglądach gospodarczych nie tylko potrzebna, ale konieczna. Proszę Państwa, na tym optymistycznym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. No i do zobaczenia przy cyklu następnym.